Informator David Grash twierdzi, że Stany Zjednoczone zyskały dwucyfrową liczbę pozaziemskich pojazdów. To z kolei oznacza, że warto przyjrzeć się bliżej różnym historiom o rzekomych katastrofach i odzyskach UFO. W dzisiejszym filmie zerkniemy na przypadki, które mogły się wydarzyć w Afryce. Afryka to drugi pod względem powierzchni kontynent na naszej planecie. Jeśli historie katastrof UFO miałyby być prawdziwe, wówczas należy się zastanowić nad tym, czy do jakiejś katastrofy nie doszło właśnie na kontynencie afrykańskim. W wolnym czasie dokopałem się do kilku mało znanych dokumentów wspominających o tego typu incydentach. Jak pamiętamy, generalnie rzecz ujmując, historie katastrof UFO nie były przedmiotem badań ufologicznych aż do końca lat 70., będąc uznawanym za coś jednak zbyt fantastycznego. Pomimo tego wcześniej istniało wiele źródeł rewelacji o katastrofach UFO. Ludzie, którzy wychodzili naprzód z takimi informacjami, byli jednak całkowicie ignorowani. Jedną z takich osób był niejaki Olavo Fontes, brazylijski lekarz oraz czołowy ufolog. 27 lutego 1958 roku Olavo Fontes napisał list do Coral Lorenzi z organizacji ufologicznej APRO, w którym zawarł intrygujące informacje. Fontes, znany wówczas w Brazylii jako naczelny ufolog, stwierdził, że pewnego dnia do jego gabinetu przybyło dwóch oficerów wywiadu z marynarki wojennej. Oficerowie ostrzegli Fontesa, że wie zbyt dużo na temat rzeczy, o których nie powinien wiedzieć. Po chwili zaproponowali mu współpracę. Jako czołowy cywilny ufolog, Fontes ma wiele źródeł informacji o incydentach UFO od osób, które unikają zgłaszania wojsku czegokolwiek na ten temat. Poprosili go o to, aby zgłaszał im wszystkie otrzymywane informacje. Rozmowa dwóch oficerów z Fontesem na temat UFO trwała 2 godziny. Oficerowie zdradzili mu kilka informacji, prosząc o poufność. Miejmy na uwadze, że to wydarzenie miało miejsce już w 1958 roku. Oficerowie zapewnili Fontesa, że niektórzy wysoko postawieni ludzie na Ziemi wiedzą, że latające spotki istnieją i że nie pochodzą z naszej planety. Zerknijmy, co konkretnie napisał dr Olavo Fontes. W rzeczywistości 6 latających dysków rozbiło się na Ziemi i zostało przechwyconych i rozmontowanych przez siły zbrojne i naukowców zaangażowanych krajów. Pod najsurowszymi ograniczeniami bezpieczeństwa, aby utrzymać sprawę w absolutnej tajemnicy. Jeden z tych dysków rozbił się na pustyni Sahara, ale został zbyt zniszczony, aby nadawał się do użytku. 3 inne rozbiły się w Stanach Zjednoczonych, 2 z nich w bardzo dobrym stanie. 5 rozbił się gdzieś na Wyspach Brytyjskich, a ostatni spadł w jednym z krajów skandynawskich. Te 2 były również prawie nieuszkodzone. Po raz kolejny przypominam, ten list Fontesa pochodzi z roku 1958. Naturalnie pierwszą rzeczą, jaką mogliśmy powiedzieć, jest po prostu to, że oficerowie brazylijskiej marynarki wojennej opowiedzieli Fontesowi fałszywe historie, chcąc wyciągnąć od niego informacje na temat późniejszych incydentów UFO. Być może właśnie tak było. To jednak interesujące, że ci oficerowie wymienili akurat te przypadki katastrof UFO, ponieważ wiele kwestii może się tutaj zgadzać. 3 katastrofy UFO w Stanach Zjednoczonych przed 1958 rokiem. Naturalnie może tutaj chodzić o katastrofy w Roswell oraz Kingman, a także 3 przypadek, który może być katastrofa w Aztek. Jakiś czas temu z innego źródła natknąłem się także na ciekawą informację o katastrofie UFO w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Z kolei przypadek skandynawski, wystarczy przypomnieć sobie historię tzw. rakiet widmo z 1946 roku i sytuację, w której amerykańscy żołnierze przybyli tam, aby zbadać całą sprawę. Nie twierdzę, że ci brazylijscy oficerowie mówili prawdę, ale wybór katastrof, o których wspominali, jest zadziwiający, zaskakująco dokładny do tego, co dzisiaj wiemy o rzekomych wczesnych katastrofach UFO. Nawiasem mówiąc, w swoim liście z 1958 roku, dr Olavo Fontes wspomina, że został poinformowany także o tym, że podczas katastrof UFO odzyskiwano również ciała martwych pasażerów. Jego zdaniem były to humanoidalne istoty z innej planety, o wzroście od 81 do 116 cm. Po raz kolejny cytuję wzmiankę na temat incydentu w Afryce. Jeden z tych dysków rozbił się na pustyni Sahara, ale został zbyt zniszczony, aby nadawał się do użytku. Jeśli oficerowie przekazali Fontesowi prawdziwe informacje, to oznacza to, że do jednej katastrofy UFO doszło gdzieś na pustyni Sahara przed 1958 rokiem. Nie byłem w stanie odnaleźć żadnych innych wzmianek na temat tego rzekomego incydentu z Sahary.
Jedyne źródło obchodzi od doktora Olavo Fontesa, który zyskał te informacje od dwóch brazylijskich oficerów. Latający dysk miał się rzekomo rozbić na pustyni Sahara i dostać tak dużych obrażeń, że nie nadawał się już do użytku. Śmiało można także założyć, że jeśli ta historia jest prawdziwa, to ostatecznie szczątki wpadły w ręce Amerykanów, którzy przetransportowali je do USA, zapewne do bazy Wright-Patterson. Wiarygodność i ocena tej całej sprawy jak zwykle należy do Was. Choć naturalnie nie ma żadnych fizycznych dowodów na tę katastrofę, tak też moim zdaniem jest to intrygująca wzmianka, mając na uwadze to, że pochodzi z aż 1958 roku. Jest wymieniana wśród innych, obecnie bardziej znanych katastrof, które jednak w 1958 roku pozostawały praktycznie nieznane. Następny afrykański incydent miał się wydarzyć 17 sierpnia 1967 roku w Sudanie. Tym razem mowa o oficjalnym dokumencie rządowym USA, uzyskanym dzięki FOIA pochodzącym z DIA, czyli Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony. Dokument wymienia incydent podczas projektu MUNDAST, czyli tajnego projektu sił powietrznych USA podczas zimnej wojny. Ten tajny projekt miał na celu odzyskiwanie obiektów i szczątków pojazdów kosmicznych, które przetrwały ponowne wejście w atmosferę i powrót na Ziemię, a także wykorzystanie odkrycia radzieckiego sprzętu, gdy wpadał w ręce Amerykanów. Od dawna istniała spekulacja na temat tego, że MUNDAST oprócz odnajdywania radzieckich pojazdów kosmicznych, mógł także odnaleźć pojazdy kosmiczne, które nie zostały stworzone przez człowieka. Dokument jest jednostronicowym memorandum Departamentu Stanu, w którym pisano notatkę od ambasadora w Chartum. Cytuję. Satelita odnaleziony w Sudanie. Lokalna prasa 17 sierpnia 1967 roku poinformowała, że satelita w kształcie sześcianu, ważący około 3 tony, został odkryty 3 sierpnia 50 mil od Kutum. Satelita został opisany jako wykonany z miękkiego metalu, prawdopodobnie lekkiego aluminium, po dłużnych sześcianach o wymiarach 2x1 cal, ściśle połączonych i pokrytych jedwabistym materiałem. Narodowość nie została zidentyfikowana, ponieważ na zewnętrznej powierzchni nie ma widocznych napisów. Lokalne władze mają fotografie i z brudem wycięto próbki. To już wszystko, czego dowiemy się na temat tego incydentu. Rzekomo w Sudanie odnaleziono obiekt określony w dokumencie jako satelita. Z tym, że obiekt był w kształcie sześcianu, ważył 3 tony, nie było na nim żadnych napisów i był wykonany z miękkiego metalu pokryty jedwabistym materiałem. Rzekomo zgodnie z notatką istniały zdjęcia tego obiektu, ale oczywiście żadnych zdjęć nie odnaleziono ani w aktach DIA, ani też nigdzie indziej. Lokalne władze z Sudanu z trudem miały pobrać próbki. Naturalnie pierwsze, co nam przychodzi do głowy jako prozaiczne wyjaśnienie, to po prostu to, że był to jakiegoś rodzaju satelita lub ziemski pojazd kosmiczny. W 1967 roku w najlepsze trwał wyścig kosmiczny pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim. Wyjaśnienie jest takie, że był to jakiegoś rodzaju pojazd wystrzelony w tamtym czasie, który przetrwał ponowne wyjście w atmosferę i rozbił się w Sudanie. Nic pozaziemskiego, a po prostu ziemski pojazd. Próbowałem odnaleźć typy satelitów z tamtego okresu i miałem pewien problem z dopasowaniem ich do opisu tego, co rzekomo odzyskano w Sudanie. Sześcian o wadze 3 ton z miękkiego metalu pokryty jedwabistym materiałem. Niewykluczone, że była to tylko część jakiegoś satelity lub innego pojazdu, która przetrwała i wylądowała w Sudanie, stąd ten osobliwy wygląd. Naturalnie kusząca jest myśl o tym, że był to jakiegoś rodzaju pozaziemski pojazd, który następnie został zabrany przez Amerykanów do USA, zapewne do bazy Wright-Patterson. Incydent niewątpliwie ciekawy, nawet jeśli enigmatyczny sześcian ma ziemskie wyjaśnienia. Informacje na temat innego incydentu UFO w Afryce z lat 60. dostarcza 11-stronicowy dokument CIA, zatytułowany Eksploatacja metalowego fragmentu zniejednokowanego obiektu latającego. Ten dokument z 4 maja 1966 roku opisuje incydent, który miał miejsce pomiędzy 10 a 15 października 1965 roku w pobliżu miejscowości Kerekere w Kongo. Dokument zachowany w najlepszym stanie wspomina o odzyskaniu materiału po tym, jak niezidentyfikowany obiekt latający eksplodował i spadł na ziemię w tym rejonie. Dokument CIA opisuje, że odzyskany materiał ma wymiary 2 cale na 2 cale na 1 cal i pochodzi z jakiegoś rodzaju elementu elektrycznego. CIA przeanalizowała fragment i uzyskała rozkład składu chemicznego tego, z czego się składał, w tym z węgla, manganu, krzemu oraz niklu. Udało mi się również ustalić, że wygląd powierzchni i mikrostruktura przedmiotu wskazywały, że było on narażone na wysokie temperatury, przekraczające, jak się wydaje, ponad 1500 stopni Celsjusza.
Dokument CIA zaznacza, że obiekt z powodu swojego składu wydaje się mieć ziemskie wyjaśnienie. Jednak CIA nie była w stanie ustalić, z jakiego konkretnie kraju pochodzi ten fragment. Naturalnie CIA mogła tutaj po prostu zebrać kawałek opadłego kosmicznego szczątku z satelity lub innego rodzaju komponentu z rakiety. Moim zdaniem ten przypadek z Kongo wyraźnie wskazuje na to, że ten fragment ma zwykłe prozaiczne wyjaśnienie i w całej sprawie nie ma niczego pozaziemskiego. Ten przypadek to jednak kolejny przykład tego, że gdy coś spada z nieba lub z kosmosu, to Amerykanie natychmiast się tam udają i są w stanie odzyskać tego typu fragmenty. Do osobliwego incydentu doszło w styczniu 1996 roku w Republice Somalilandu, czyli kraju nieznawanym przez społeczność międzynarodową po tym jak w 1991 roku Somaliland ogłosił swoją niepodległość od Somalii. Trzystronicowy dokument z archiwów CIA opisuje serię tajemniczych eksplozji nad Somalilandem. Raport został skierowany do Departamentu Stanu USA, DIA, a także do bazy sił powietrznych Wright-Patterson. Raport opisuje, że, cytuję, przyczyny eksplozji przypisuje się różnym możliwościom, od niezidentyfikowanych obiektów latających, UFO, do testów rakietowych. Według dokumentu ówczesny prezydent Somalilandu Mohamed Egal stwierdził, że otrzymali 3 raporty od populacji nomadów zamieszkujących tereny, nad którymi doszło do eksplozji. Egal wysłał tam 3 lekarzy oraz ministra, którzy złożyli mu raport, wedle którego zwierzęta na tamtym terenie były jakby w stanie demencji, pędząc dookoła. Z kolei miejscowa ludność miała wysypki skórne, czy raki oraz bóle brzucha. Egal stwierdził, że świadkowie eksplozji wspominają o tym, że nie słyszeli żadnego hałasu. To oznacza, że cokolwiek eksplodowało w powietrzu, poruszało się z prędkością naddźwiękową. Usłyszeli ogromny hałas dopiero w momencie eksplozji, po czym zobaczyli na niebie bardzo jasne światło. Egal dodał, że tamto terytorium jest tak ogromne, że miejscowa ludność nie miała możliwości i czasu zbadać całej ziemi i odnaleźć jakieś szczątki. Egal, pytany o to, że niektóre agencje prasowe wspominały o tym, że mogło to być UFO, stwierdził, że nie i nie składają tak fantastycznych oświadczeń na ten temat. Jego zdaniem był to zapewne pocisk, który został skądś wystrzelony, po czym eksplodował nad Somalilandem. Egal dodał, że Amerykanie, którzy monitorują cały świat i robią rekonesans 24 godziny na dobę, z pewnością mają więcej informacji na temat tego wydarzenia i wiedzą, co wówczas eksplodowało. Tyle informacji na temat tego incydentu przynosi nam zatem dokument CIA. Czy rzeczywiście był to jedynie pocisk? Czy był to meteor, rakieta, jakiś ziemski pojazd kosmiczny? Czy też może doszło wówczas do katastrofy pozaziemskiego pojazdu, którego szczątki zostały następnie zabrane przez Amerykanów? Sami możecie zdecydować, który z tych 4 przypadków wydaje się najciekawszy i najbardziej wiarygodny. Istnieje jeszcze jeden przypadek katastrofy UFO w Afryce, który jednakże zasługuje na cały osobny odcinek. Na koniec warto podkreślić, że na kontynencie afrykańskim mogło także dojść do innych przypadków katastrof UFO. Takich, o których nie ma żadnych informacji i przecieków, ponieważ wszystko zostało sprzątnięte w tajemnicy przez amerykańskie siły specjalne. Jak wiemy, Amerykanie są w stanie natychmiast zebrać tego typu materiały, więc być może kiedyś w Afryce doszło do jakiejś innej katastrofy UFO, a my nigdy się o niej nawet nie dowiemy. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.